Witam Was! Ja jestem JD Joker, a to jest już kolejne pod kapeluszem. O czym będziemy mówili dzisiaj? Jak już pewnie zobaczyliście w tytule tego filmu, o muzyce, ale bardzo ogólnie. Jak pewnie zauważyliście, ostatnio wiele jest, właściwie większość, większość, tylko trzy były. No ale powiedzmy, wcześniejsze odcinki yy, kręciły się wokół tematyki ogólnie. Yy, ponieważ, jeśli będę robił na przykład zbyt, zbyt mocno zagłębiał się w dany temat, to pewnie wyjdą mi odcinki po 40 lub więcej minut a tego wolę uniknąć, wolę na przykład potem zrobić odcinek dokładniej, na przykład o czymś o podgrupie pod tego co chciałem mówić w tym odcinku ale w kolejny na przykład zrobić to wiecie o co mi chodzi, tak po prostu yy, dla wyjaśnienia dobra, ale jak już wiecie o muzyce Yy, wiele ludzi mnie pyta, yy, jakie muzyki słuchasz, yy, albo czy lubisz rock. No to już to już lepiej jest, lepsze jest pytanie. Ale naprawdę bardzo nie lubię pytania, kiedy ktoś zadaje mi pytanie, jakie muzyki słuchasz, i oczekuje ode mnie odpowiedzi: yy, słucham reggae, albo słucham techno, yy, słucham hip-hopu. Yy. Nie lubię takiego czegoś, jakoś mi to osobiście bardzo nie pasuje. No nie wiem, może ja jestem po prostu jakoś dziwnie wyczulony na to, ale ja bardzo nie lubię takiego pytania, a tym bardziej nie lubię, kiedy kto, ktoś czeka na taką odpowiedź, ponieważ yy, nie potrafię na to odpowiedzieć. Nie mam żadnej odpowiedzi na takie pytanie yy, i zaraz mam wyjaśnię dlaczego. Ale teraz przedstawmy gości jak zwykle. Yy, tym razem jest to flaszeczka i kieliszek. Yy. Chciałem podziękować mojej koleżance, która mi przywiozła z Francji specjalnie białe wino, tak więc dzięki. Eee, no i... ja teraz sobie naleję. I jesteśmy z powrotem. Hmm. Jakoś nie jestem specjalnie fanem wina, zwłaszcza mnie yy, słodkiego, ale to jest naprawdę w porządku. Dobra, tak więc może przejdźmy już dalej. Eee, da, skoro JJ Skoro się wkurzasz na takie pytanie, to jak mamy się dowiedzieć, jakiej muzyki lubisz? Ja kiedyś wyczytałem, albo wyczytałem, albo usłyszałem, albo wręcz sam wymyśliłem. Szczerze nie pamiętam, ale wiem jedno: że jest świetny cytat, cytat który po prostu mam w głowie. Kiedy ktoś, się, kiedy ktoś się mnie pyta o muzykę, jaki gatunek muzyki słucham, ja odpowiadam, że ja nie słucham gatunków, ja słucham muzyki. I to jest najprostsza odpowiedź, jaką mam. Dla mnie nieważne, jakie coś, jakiego, jaki, jaki jest gatunek danego utworu, to jest dla mnie naprawdę tak bardzo mało znaczące. No nie wiem, jakoś nie rozumiem tego, że mógłbym słuchać tylko do jednego gatunku, a na resztę nie patrzeć, bo to nie jest mój gatunek, ja jej nie słucham innych. Dziwne takie podejście jak dla mnie. Ja słucham tego, co mi się podoba. Dlatego też moje play playlisty wyglądają naprawdę strasznie dla niektórych. Ja słucham każdego utworu, który moim zdaniem jest fajny, który mi się podoba, który mi wpada akurat w ucho i to może być wszystko. Yy, wiecie, od metalu po pop, yy, przez reggae, jazz, blues, acid jazz, yy, techno, trance, hardstyle. Wszystko yy, z tym problemem, że. Yy, Chciałem, w ogóle tutaj miał być naprawdę bardzo śmieszny sketch o tym, jak wyglądam, kiedy słucham muzyki i wiecie, miałem być tam w ogóle e, najpierw w kapeluszu, tam leci jakiś jazz, a ja tak z jakimś tam nie wiem, powiedzmy sobie whisky w ręku i jakiś metal, ja tam wiadomo, headbanging i e, tak dalej, tak dalej, każda z po kolei, niestety boję się, że mnie YouTube o to e, z, przyczepi się do mnie, jak będę puszczał utwory niektóre przykładowe takiej muzyki, dlatego wyobraźcie to sobie i pośmiecie się, bo to było bardzo zabawne. Tak. Ha. Ech, dobra. Yy, tak więc... Dlaczego, dlaczego tak, tak, tak do tego podchodzę? Yy, nieważne jakiego, jakiego, to jest styl. To jest tak samo jakby powiedzieć, że oglądasz tylko horrory. No niby można oglądać tylko horrory, ale jak dużo wiele fajnych filmów przegapiasz. Yy. Co, 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 by, co by nie mówić? No, ja na przykład nie jestem fanem horrorów, nie przepadam za nimi w ogóle, ale jest kilka fajnych filmów, które lubię tak obejrzeć. Tak samo jest z muzyką. Powiedzmy, nie jestem fanem popu, ale czasami są fajne utwory, które powiedzmy są na tyle lekkie i fajne, że można ich posłuchać, i wcale nie muszę yy, się tam martwić, że o, ja tego nie słucham, bo to jest popularne yy, i tylko dlatego. Tak samo na przykład nie lubię podejścia. Nie wiem, to się teraz. Hipster, 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 jest, że jest się hipsterem, nie, nie kojarzę tak wybaczcie mi, e, że jest się hipsterem. E, no i właśnie wtedy nieco, nie mogę słuchać tego co jest popularne? Z czemu? Tak, kiedyś jak pomyślałem sobie, bo wyobraźcie sobie, że jest jakiś utwór, który jest bardzo popularny. E, I wy jesteście właśnie ta tacy wiecie, um, anty, anty przeciwko temu co jest właśnie popularne. Że nie lubicie kultury popularnej, nie lubicie popu. Ale yy, jeżeli nie lubicie tego, co jest popularne, to i tak większość, yy, to i tak jesteście kierowani przez ogół. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ogół coś lubi, to wy już tego nie możecie lubić. Tak, jesteście więźniem ogółu tak samo jak ci, którzy powiedzmy, ślepo jadą za, za tym, co wszyscy lubią. Bo jeżeli jesteście przeciwko temu, tylko dlatego, że wszyscy to lubią, to jest bez sensu, bo jesteś tak samo więzieni, powiedzmy, yy, przez to, przez tak zwany, wiecie, owczy pęd, tylko że w drugą stronę jakby. Nie wiem, czy mnie zrozumieliście, ale o to mi chodzi. Dlatego ja się nie, nie ograniczam. Powiedzmy, u mnie na playliście mogą być zespoły, o których niemalże nikt nie słyszał. Yy, zaraz po tym może być Queen, o którym każdy chyba słyszał. Zaraz potem wchodzi jakiś Death Metal. A zaraz po tym może być, nie wiem, nawet Lady Gaga, do czego się nie wstydzę, bo mam Lady Gagę na playliście, bo kilka piosenek ma fajnych. I, i nie mam zamiaru y, mówić nie. Mm. Także. No nie wiem, nie lubię być więźniem. stylu, nie lubię być więźniem czegokolwiek. Jeżeli coś mi się podoba, czemu nie? Czemu mam być uwięziony w jakiejś właśnie tam. nie wiem, y, y, że. Z... Mam na przykład kolegę, który. Y, który. który... ma dredy i. On często, jak na przykład mówimy o muzyce i, są, i, i byli, pamiętam, byli na przykład nowi ludzie, to kiedy pytaliśmy się o muzykę, jakie na przykład muzyki słuchamy, to on od razu musiał mówić, że on nie słucha reggae. Wiadomo, że dread yeah, rasta, dread yeah, reggae, spoko. Jeszcze mogli mu jointa wsadzić w rękę i masz, iść się, upal. To jest taka, takie, takie szufladkowanie ludzi i razem z muzyką. Ludzie są całkowicie inni i muzyka jest całkowicie inna. Każdy utwór to, że coś należy do death metalu, czy coś, co należy do hip hopu. Dwie piosenki są całkowicie różne, mają swoje wspólne cechy, ale nie można powiedzieć, że dwie piosenki są identyczne. Mogą być podobne co najwyżej. Ale to, to, to nie jest wystarczająco dużo, żeby je skreślać. Tak, jeszcze dla wyjaśnienia, jeżeli ten odcinek wydaje Wam się mocno chaotyczny, to dzisiaj dużo pracowałem nad różnymi tam jeszcze seriami moimi innymi. I teraz jest naprawdę bardzo późno, dlatego jest ciemno i w ogóle. Ale uznałem, że po prostu chcę porozmawiać o muzyce, bo. Nie, nie wiem nawet dlaczego, po prostu chciałem, chciałem się wygadać, chciałem się po prostu wygadać, yy, a w LOLa nikt nie chce grać ze mną, tak więc teraz yy, wygadam się do Was. Dlatego nie mam, nie mam moje, mojej normalnej karteczki, powiedzmy, z punkcikami, na których yy, mam napisane po kolei o czym mówić, także to jest totalny spontan od początku do końca. Jeżeli będzie chaotycznie, wybaczcie, przeżyjcie, czasem tak będzie, postaram się następny odcinek nieco bardziej zaplanować, powiedzmy, okej? Okay? Fajnie. No i teraz pewnie powiecie, że no dobra, DJ nagadałeś się, ale tak naprawdę nadal nie wiemy, jakiej ty muzyki słuchasz. Bo to, że słuchasz wszystkiego, to on nic nic nie mówi. Fakt. Przynajmniej wam rację, że to niewiele wam powie. Mm, jakby to zrobić tak, że nie wyjawił... Znaczy nie, nie to, że nie wyjawił, tylko nie chcę właśnie. zaszufladkować sam siebie, kiedy wam powiem, czego słucham na przykład. Mm, ale powiedzmy tak. Jakie są, jakie style muzyki w ogóle powiedzmy, znam, że się na tyle interesowałem, żeby z, z, zainteresować się jaki to jest styl? Yy, prawie żaden. Na przykład żadnego rocka czy metalu nie rozróżniam tak naprawdę. To dla mnie może być metal, death metal, neoindustrialny, post yy, skandynawski, pseudo, post-coś tam metal i takich nie rozróżnię, wybaczcie. Yy, tak samo jest z większością muzyki techno. Nie, nie, nie rozróżniam za bardzo trends od techno. Ale wiem jedno, i tutaj zaskoczę pewnie wiele osób. Jest jeden rodzaj muzyki, który znam nieco bardziej niż inne, i to dlatego, że jeżeli zobaczycie w moich zainteresowaniach, jest taniec i ja jeszcze do niedawna tańczyłem. Jest to rodzaj muzyki hardstyle. Hardstyle, bądź też czasami zwany jako shuffle, ale to bardzo rzadko jest nazywany muzyką shuffle. To jest, błędne, jest błędna nazwa. Jeżeli zobaczycie, moją koszulkę, ludzie, którzy wiedzą, co to jest. To jest Qdance. dance jest taką organizacją, która organizuje imprezy i tak dalej, tak dalej, nie będę się w to za bardzo kręcił, ale opowiem Wam trochę o hardstyle'u, bo to jest jedyny styl, który ja powiedzmy znam bardziej. Właściwie to jest, ja się ja się znam jeszcze trochę na jumpstyle, ale hardstyle chyba najbardziej jednak. To jest muzyka holenderska, w się jest techno, bardzo mocny, bas jest taka, jeżeli trochę je posłuchacie, to potem nabiera, naprawdę ma taką moc w sobie, że te można trochę posłuchać, o, oczywiście, jeżeli nie lubicie w ogóle techno, jesteście uczuli na techno, bo są tacy ludzie wiem. Yy, to po prostu może wam się nie spodobać, wiesz, na pewno wam się nie spodoba, bo to jest takie mocne techno, niektórzy powiedzą, że to jest taka łupanka. Yy, I fakt, przyznam to jest łupanka, ale ma na tyle przyjemny dla mnie osobiście ba bas, jest, 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 często jest używany reverse bass, yy, bity są 4 na 4 i tak dalej i tak dalej, dobra, nie będę już się za, za bardzo zagłębiał w to poszukajcie sobie na przykład utworów e, kogoś takiego jak Headhunters, bądź też Deep Pack, e, The Prophet, ma bardzo fajne utwory. E, Showtek, o Showtek ma bardzo też ciekawe. Gdzieś tam na dole może napiszę parę takich e, rzeczy. Bardzo fajny jest utwór Showteka, przepraszam za słownictwo, e, Showtek Fuck the System. Sam przekaz jest też ciekawy. Można posłuchać sobie. E, tak więc pozdrawiam wszystkich tych, którzy te interesują też tą kulturą i na przykład możecie się dziwić. Zaraz, zaraz. To to jest taki, jak to niektórzy jak 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 mówią, e, technozjeb. Techno a on jedzie na łódź, to co on tam będzie robił? Przecież on słucha techno. I tu jest problem w tym dzieci, że ja słucham techno, ale zaraz po, zaraz po, po właśnie po hardstyle, e, u mnie na liście e, znajdziecie kogoś na przykład e, takiego jak Trapped, e, bo inaczej jest Disturbed, e, czy też, e, uff, o Boże, teraz nazwy: Godsmack. O, Godsmack ma bardzo fajne utwory. To jest to jest, to jest, jest metal, mocny metal, rock, nie wiem, Breaking Benjamin też ma bardzo fajne utwory. Tu mamy takie bardziej znane zespoły. A zaraz po tym możecie u mnie znaleźć muzykę z anime, a więc słodki, japoński pop, wiecie. Zaraz potem wyskakuje Wam Scooter z, z, z... Hardcore to się chyba nazywa, ten, ten typ muzyki. Z hardcorem. Potem macie smooth jazz, jest yes. chillout, jest chillout. Potem lounge wchodzi, znowu chillujemy się, chillujemy się i znowu jakaś łupanka i tak dalej, i tak dalej. Potem jakieś reggae, znowu chilloucik, wiecie, chwila, dzisiaj mamy chillout. Takie sprawy, tak wygląda moje, moja właśnie playlista. Czasami na przykład, jeżeli gram w LOLa sobie, to zdarza mi się, że na przykład zrobię sobie specjalnie playlistę czegoś. Ostatnio mi się świetnie grało do rapsody. rapsody. O, przepraszam, odbija mi się winko. Rhapsody to jest hero metal, a więc taki metal yy, z fantazy połączony, nie wiem jak wyjaśnić to, musielibyście poszukać. Uff, ale, ale gadam, gadam naprawdę dużo. Dlaczego mówię, pod podaję Wam jednak te zespoły? Yy, żebyście wiedzieli mniej więcej, że to nie jest szczegadanie z mojej strony, że słucham wielu rzeczy, ponieważ naprawdę słucham wielu rzeczy. Yy, Staram się, nie, jak już mówiłem, staram się nie ograniczać. Kiedy ktoś mi wysyła, mówi, że fajny to jest zespół, tylko nie wystrasz się, bo, nie wiem, śpiewają po hiszpańsku. Co mi to opowiedzieć, że po hiszpańsku? fajnie śpiewają? Czemu nie? Mnie to mi się podoba. Nie dyskryminuję żadnego typu muzyki. Pewnie zadawam pytania o Disco Polo, czy słucham Disco Polo. Prawda jest taka, że nie. Osobiście nie słucham Disco Polo, ale, i tu jest moja y, uwaga, wszyscy ci, którzy mówią, że Disco Polo to tak główno i tak dalej, jak myślicie, do czego najfajniej się bawi na dyskotekach wszelkiego rodzaju, jakieś imprezy, gdziekolwiek jak leci disco polo, nawet największy napinacz nie wiem, największy poważniak w garniturku i tak do disco polo się najlepiej ludzie bawią, do, do tego jest ta muzyka tak jest mój podejście do disco polo. w domu niekoniecznie, ale czemu nie, nie mam nic przeciwko nie będę wyklinał, o nie, odejdź, odejdź disco polo fuj to jest nasza historia. Ja jeszcze pamiętam co niedzielę rano, Disco relax, chyba to było się nazywało, godzina dziesiąta, zaraz przed Hugo albo zaraz po Hugo na Polsacie, to były czasy, to były czasy, kurde, ale człowiek jest stary. No, tak więc tak wygląda właśnie moje podejście do muzyki, że raczej nie słucham jednego stylu i jeżeli na przykład pytacie się mnie, jakiej muzyki słucham, wiedzcie, że słucham każdej muzyki. Która mi się akurat spodoba. Zdarzało się tak, że miałem takie tak zwane fazy, że miałem fazę na właśnie mocniejszą muzykę, że miałem większość moich utworów była tak naprawdę mocna, powiedzmy jakiś rok i tak dalej, tak dalej. Potem miałem fazę na hardstyle, że był sam hardstyle u mnie. Miałem fazę na przykład na acid Jazz, razem z jazzem samym też, tak więc bardzo trillatowo u mnie w domu ogólnie było. Miałem fazę na reggae. Naprawdę mam takie fazy, ale to nie jest tak, że to tu się długo trzyma, to jest po prostu jakiś tam jakiś czas i potem dzięki temu. Mam, mam na przykład jakiś tam e, zasób muzyki, e, która, która, która naprawdę jest bardzo fajna, i, i można sobie posłuchać tego. E, Ciekawe źródło w ogóle do słuchania muzyki to jest Grooveshark, taki jakby taki wasz Winamp, ale w internecie. Bardzo ciekawa rzecz, sprawdźcie. Mm tak jeszcze wspomnę, że lubię a propos czasami irlandzką muzykę, taki irlandzki, jakiś tam tradycyjny lub bądź też irlandzką połączoną z, z, z rockiem, na przykład takie jest Dropkick Murphys, bądź też ostatnio znalazłem fajny zespół y, Gaelic Storm y, też 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 jest naprawdę y, ciekawy. Uf, nie wiem, czy coś jeszcze mogą mieć jakieś jeszcze pytania na, na temat muzyki. Czy mogę coś jeszcze wam powiedzieć na temat czego słucham albo dlaczego słucham? Yy... Czy na przykład jest muzyka, którą słucham w niektórych, kiedy jestem, nie wiem, smutny bądź też, kiedy jestem wesoły. Kiedy jestem smutny, jakakolwiek muzyka. Kiedy jestem zdołowany, przydaje mi się jakakolwiek muzyka, to jest naprawdę przyjemne, że można czegoś posłuchać. Można się wyłączyć. Muzyka po po pozwala mi się wyłączyć, kiedy pracuję przy czymkolwiek, kiedy montuję filmy, czy też nawet kiedy odrabiam lekcje tak naprawdę. Też przy muzyce nie potrafię w ciszy. Muzyka mnie uspokaja. Mam jedyny problem, na przykład kiedyś nie mogłem odrabiać, jak byłem jeszcze w, w, w technikum, nie mogłem odrabiać języka polskiego, czy też historii, niczego, gdzie były polskie słowa, słuchając polskiej muzyki. Aktualnie, kiedy jestem na filologii angielskiej, mam problem, kiedy muszę pisać, powiedzmy, jakiś esej, bądź jakąś tam inną pracę na... na angielski, no wiadomo, tam wszystko robię po angielsku nawet najprostsze rzeczy są po angielsku, nawet zwykłe zbieranie informacji robię po angielsku to wtedy mam problem na przykład słuchać muzyki angielskiej, ponieważ mi się, mi się wtedy mieszają słowa czasami myślę o jednym, słucham się w, w słowa i tak o, o, dlatego czasami na przykład lubię sobie znaleźć tak zwany ambient, bądź też tylko instrumentalną muzykę, żeby ona sobie leciała, ale mi w ogóle nie przeszkadza soundtrack Medievala jest świetny do tego takim mroczny, fajny, podoba mi się Okej, okay. i wydaje mi się, że to było chyba na tyle. Nie wiem, czy może być jeszcze jakieś pytania na temat muzyki. Jeżeli macie jakieś bardziej specyficzne pytania na temat muzyki, o którym ja teraz nie pomyślałem, bo już nie odpowiedziałem wam, zadajcie mi je, może akurat odpowiem. Czemu nie? A teraz zobaczmy, jakie pytanie yy, jest tutaj. Yy. Dobra, weźmy powiedzmy pytanie Pytanie i odpowiedzi teraz jest tak, uwaga. E, pytanie z góry. Będę leniwy, pozwólcie mi na to. Mm. Albo nie, o, wiem, odpowiem na takie pytanie. Wiele osób o to pytało, dlatego nie wiem, czy podawać nick, ponieważ akurat e, masa, naprawdę masa osób zadawała to samo pytanie. Pozwólcie, że odpowiem wam na nie. E, dlaczego nick JJ Joker? U, odpowiedź jest tak, tak prosta i banalna, że aż mi trochę wstyd niestety. Nie ma tu wielkiej opowieści, wiecie, jak to się rozwijało przez lata. To było po prostu tak, że w zeszłym roku na Woodstocku parę osób zaczęło na mnie mówić JJ. Mi to nie przeszkadzało, szczerze mówiąc. Chyba nawet już w technikum, podczas technikum, parę osób tak mnie nazywało, ale jakoś nie zwróciłem na to uwagi. JJ, ponieważ mam na imię Andrzej, tak więc Andrzej, JJ, JJ, tak skrócali, tak, no i wyszło tak jakieś tam JJ. E, mi to nie przeszkadzało, mało osób tak nazywało, ale to była dla mnie fajna, ciekawa ksywka, może być. E, I jakiś czas potem założyłem sobie właśnie, chciałem założyć konto na YouTube, specjalnie do nagrywania filmów. E, filmów Let's Play, dokładniej mówiąc. No i chciałem zrobić konto JJ, mm, zajęty. Fuck. E, JJ, zajęty. Fuck. Ech. Dobra, JJ, JJ, co mogę z tym wymyślić? I miałem wtedy fazę, ostrą fazę na Jokera, która mi teraz została tak naprawdę. Byłem świeżo po obejrzeniu chyba właśnie Dark Knight Batmana, Dark Knight. Um, I bardzo mi się spodobała w ogóle postać oraz to jak Hitler Ledger zagrał yy, postać Jokera w tym oto filmie właśnie. I taką i tak myślałem, właśnie JJ Joker. Fajnie, fajnie brzmi nawet. Może być JJ Joker. No i próbowałem najpierw, wiecie, JJ Joker. Nie mogłem. W końcu skończyło się na tym, że jest jedno J. Potem jest J pisane normalnie. I Joker. Takie Triple J. Niektórzy czasami do mnie piszą właśnie Triple J. Bądź też JJJ po prostu. Bądź też JJ. Mi osobiście, jak skracacie, to chyba najbardziej mi pasuje JJ. Tak naprawdę. U urwać tą końcówkę Joker. Powiedzmy, że JJ to jest moje pierwsze imię Joker. To jest nazwisko moje YouTubeowe. Niech tak będzie. Taka. E, taka opcja mi pasuje nawet, powiem szczerze. Okej, okay, jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Um, pod jednym z moich filmów teraz portal, serii portal, um, pojawił się komentarz, który dostał bardzo dużo łapek w górę, i e, uznałem, że skoro społeczność moich widzów uzna, że, ten, że e, ta akcja jest warta mojej uwagi, to uznałem, że muszę jednak e, wspomóc tą akcję. Zwłaszcza, że. Jest to bardzo bardzo miła sytuacja. Znaczy, nie, nie tyle miła, co ja mogę zrobić coś miłego dla kogoś e, niedużym wysiłkiem. E, chodzi o to, że jedna e, z widzów powiedziała, że jej koleżanka, która podobno lubi grać w gry, niedługo będzie miała bardzo ciężką operację i niestety nie wiadomo, czy ona się powiedzie. 4 sierpnia dokładnie m, będzie przechodziła operację i, i chciała, żebym życzył jej powrotu do zdrowia i po pozdrowić. Tak więc, pozdrawiam Oliwie. I życzę Ci powrotu do zdrowia sam, niedawno, sam jakiś czas temu długo leżałem w szpitalu, miałem ciężki wypadek tak więc wiem jak to jest ciężko czasami leżę w szpitalu najważniejsze nie tracić nadziei tak więc pozdrawiam Oliwie. i tak to by było na tyle a teraz tak żeby nie zakończyć taką powiedzmy smutnym akcentem chciałem Wam pokazać co jedna z fanek mi przysłała naprawdę serdecznie dziękuję kiedy Wam to pokażę proszę nie umrzyjcie z, ze słodkości Uwaga Creeper Pluszowy creeper Proszę bardzo o, Muszę się odsunąć Patrzcie jaki słodki Nawet o ile się nie mylę Mogę go posadzić sobie na ramieniu Patrzcie Jak papuga A, Da radę? Siedzisz? Siedzisz ma mały? Dajesz? Okej okay. Siedź Siedź tu nie wyginaj się! Trzymaj fason! O, burki na Faso. No. Eee, tak więc... To jest Creeper. Serdecznie dzięki dla autorki pracy. Bardzo fajnie wykonany, bardzo przyjemny. Jedyne co, to się boję, żeby czasem mi nie wybuchł. On siedzi przeważnie na, na biurku i patrzy się na mnie, jak, jak sobie gram w gry. Eee, tak więc mam nadzieję, że on nie wybuchnie, kiedy się wkurzy na mnie. Eee, I tu jest do Was pytanie! Bo nie mam, nie mam jeszcze żadnej nazwy dla niego, tak więc. Piszcie w komentarzach na dole jakieś, jakąś, jakieś ciekawe imię dla Creepera. Jeżeli zobaczycie ciekawe imię dla Creepera dajcie łapkę w górę, żebym zobaczył komentarz, który będzie miał jakieś ciekawe imię. Lepsze to niż dawać komentarze w górę, komuś to pisze, kto jest 32. łapka w górę. Przynajmniej ja będę miał z tego jakiś pożytek, żeby mógł szybciej zobaczyć ciekawe propozycje. Tak więc to by było na tyle. Ja się już z Wami będę teraz żegnał. Kiliszek pusty, oczywiście, odstawimy go delikatnie. Wy zostawiajcie na dole imienia dla Creeperka oraz jakieś pytania do następnego odcinka, eee, może odpowiem, wręcz na pewno na jakieś odpowiem, tak więc, wiecie, pytania, imiona, pożegnaj się, eee, Tak więc komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym Pod Kapeluszem i wybaczcie mi dzisiejszy chaos. Ale to był totalny spontan z mojej strony. Chciałem coś nagrać dla Was od siebie, szczerze. Bez skryptu. Dobra, trzymajcie się.